69 kg oraz pierwszy olej słonecznikowy 4,40 litr, a drugi za pół ceny. Do niedzieli kupuj taniej w Tesco. Po reklamie. Muzyczne radio. Minęła 13. Tylko pewne informacje. Specjaliści z Gdańska potwierdzają, chory z Gdańska miał nową grypę. Uwaga, kierowcy, zablokowana Zakopianka, duże utrudnienia w Lubuskiem. MSZ i Belweder zapraszają, to jest weekend drzwi otwarte. Wiadomość Elwira Kowalczyk. Mężczyzna, który zmarł w szpitalu zakaźnym w Gdańsku, miał nową grypę. Informacje potwierdzili specjaliści z Gdańska. Bezpośrednią przyczyną śmierci 37-latka było zapalenie płuc. Osoby, które miały z nim kontakt, są zdrowe. Teraz informacje dla kierowców. Na początek lubuskiej droga krajowa numer 3. Na obwodnicy Nowej Soli samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Samochody jeżdżą tam wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Ciężko jedzie się też Zakopianką. Właściwie trudno mówić tu o jeździe, bo droga jest zablokowana w obu kierunkach. Rano zderzyły się tam 3 samochody. Jedna osoba zginęła. Po godzinie 9 na zakręcie w Tęczynie